Nazywam się Michał Nowakowski, pracuję w Instytucie Badań Edukacyjnych i dzisiaj opowiem Państwu o systemie odznaka Plus pierwszym polskim systemie do wydawania, przechowywania i udostępniania cyfrowych poświadczeń w standardzie Open Badges. Nauka w szkole ani nie zaczyna naszej nasze ścieżki uczenia się, ani się na tej wyjściu ze szkoły ta ścieżka się nie kończy. To proces trwający całe życie. Amerykanie nazywają to lifetime learning albo lifelong learning. My to rzeczywiście tego Life Log używamy, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby uzmysłowić, sobie, co to znaczy uczyć się przez całe życie. Można rozumieć to tak bardzo kanonicznie, że uczymy się, dlatego że zmieniamy pracę, zmieniamy czasami zawód, musimy się przekwalifikować, pokonujemy kolejne etapy edukacji, ale to naprawdę znaczy coś troszeczkę więcej. To znaczy, że w każdej aktywności naszego życia, Nabywamy nowych umiejętności. Zazwyczaj, oczywiście, jeżeli powtarzamy jakąś konkretną czynność, to, to, już, to już wtedy troszeczkę mniej, ale i tak powtarzanie jakiejś czynności powoduje, że jesteśmy w niej coraz lepsi, dochodzimy do jakiegoś mistrzostwa. Więc to e, nauka przez całe życie, ten proces, który trwa, towarzyszy nam od samego początku aż do późnej starości. I musimy sobie uświadomić, że potrzebujemy sposobów na to, żeby. Wydawać poświadczenia, czy żeby potwierdzać to, czego się nauczyliśmy. Bardzo ważnym aspektem tego, jak dzisiaj się uczymy i jak, e, jak będziemy się uczyć w przyszłości, jest to, że nowoczesne technologie zaczynają wkradać się do naszego życia, w każdą dziedzinę tego życia. To nie jest nic złego: to rodzi swoje problemy natury etycznej, natury e, dotyczącej mm, zarządzania swoim, swoim wizerunkiem, czy. Czy ochrony danych osobowych, natomiast te nowoczesne technologie bardzo nam ułatwiają życie, bardzo nam pomagają w życiu. Więc trzeba się z tym pogodzić, że, że one będą, że one będą na towarzyszyć, nie jesteśmy w stanie już nic z tym zrobić. Nawet nie wiem, czy powinniśmy coś z tym zrobić. Natomiast na pewno takie technologie jak blockchain, jak, jak machine learning, jak Metaverse, Mogą pomagać nam w, 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 w dzisiejszym życiu i nie ma żadnego powodu, że skoro używamy recept, skoro używamy konta e-pacjenta czy e-dowodu osobistego, konta e-obywatel, nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie mieli własnego konta edukacyjnego, na którym możemy zbierać swoje umiejętności, które mamy poświadczone i dzielić się nimi w sieci wedle własnej woli, tak jak chcemy to naprawdę wykorzystywać. Jednym z takich trendów obecnie, w edukacji jest, jest trend mikropoświadczeń, trend wirtualnych środowisk uczenia się. Czym w ogóle są mikropoświadczenia? To najmniejsze, jakie da się poświadczyć, potwierdzić umiejętności bądź osiągnięcia osoby indywidualnej, które albo są ważne z perspektywy rynku pracy, czyli dają jakąś przewagę konkurencyjną, albo dają, dają się wykorzystać na rynku pracy, albo e, są. Potrzebne, niezbędne w procesie motywacji do, do, do podążania ścieżką rozwoju zawodowego. Na slajdzie Państwo widzą oś, która wyznacza w y, funkcji czasu, upływu czasu, agregację kolejnych efektów. Mniej więcej tak się uczymy. Posłużę się takim przykładem, który będzie troszeczkę <laughs> bardziej obrazował to, co my na tym slajdzie widzimy. Jeżeli pomyślimy sobie o na przykład. Y, Muzyku, który musi się e, nauczyć tego, jak e, grać na instrumencie, i gdzieś myślimy o, tym, o, je, o jego rozwoju, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że ten muzyk był taki moment, że on, weź na przykład Fryderyka Chopena, który był taki moment, że Fryderyk Chopin nie, nie wiedział, co to jest fortepian, nie widział go, musiał go w pewnym momencie zobaczyć i i już wtedy zaczyna się jakiś proces edukacyjny. On oczywiście jest nieważny, ten moment, kiedy on zobaczył ten fortepian, bo ja też widziałem fortepian, a na fortepianie się nie potrafię. Ale, ale chodzi o to, że jakiś fakt, jakieś skojarzenie, jakieś e, małe zainteresowanie powoduje, że my rozpoczynamy proces uczenia się. I teraz tylko od nas zależy, jak ta ścieżka się potoczy i gdzie my jesteśmy w stanie dojść w tym procesie. E, więc początkowo te... Małe fakty, czy małe zainteresowania, czy nasze skojarzenia, one zaczynają się stopniowo z upływie czasu, zaczynają się skrystalizować, zaczynają się łączyć w większą całość i dzięki temu nabywamy pierwszych umiejętności. I to jest w przypadku jazdy samochodem: umiejętność zmiany biegów, czy hamowania, w przypadku e, nauki gry na jakimś instrumencie. to jest... E, Zagranie konkretnej oktawy czy, czy, czy konkretnego trójdźwięku. Natomiast z perspektywy um, uczącego się to jest niezwykle ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że my idziemy do przodu w tym, żebyśmy, żebyśmy byli ciągle zmotywowani. I to, że idziemy do przodu, mogłoby być takim elementem, że. W tym przypadku można było już na pewnym etapie potwierdzać te, te, te osiągnięcia te, małych tych umiejętności. Natomiast większość naszych systemów skupia się tylko i wyłącznie na tym środkowym kółku, czyli na kompetencjach, że zdobyliśmy jakieś kompetencje doszliśmy do jakiegoś poziomu, który jest uznawany za niezbędny do wykonywania takiej takiej czynności czy do wykonywania takiego a takiego zawodu czy na przykład pozwala na legitymowanie się jakimiś uprawnieniami na przykład prawo jazdy. Prawo jazdy to jest umiejętność jazdy samochodem jest całym zestawem umiejętności. Natomiast my nie zastanawiamy się nad tym, że, że to jest cały zestaw umiejętności, tylko Idziemy na egzamin, jak go zdamy, to wtedy okazuje się, że, że mamy prawo do poruszania się po drogach publicznych samochodem. Natomiast wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, że nie potrafimy wtedy nim jeździć. Potrafimy tylko uzyskujemy prawo do poruszania się, a cały proces uczenia się trwa nadal. W większości przypadków on dopiero tak naprawdę się w pełni zaczyna. Dopiero doświadczenie, dopiero to, że jesteśmy w stanie popełniać małe błędy przy parkowaniu czy obserwować innych kierowców, uczy nas tego, jak, się, jak, jak, jak ten samochód życie trzeba prowadzić. Wróćmy na chwileczkę do tego Fryderyka Chopina. On te mm, kompetencje, które. Które on nabył, rozwijane dalej, krystalizują się do większych, do większych jednostek. Tylko nikt już nie określa tych jednostek w dzisiejszym świecie, a, a szkoda, bo, bo one są też ważne. Czyli nikt nie określa tego, że ktoś zdobył mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. Podsumowując, mikropoświadczenia są po to, żeby śledzić naszą ścieżkę kary od samego początku, na, sam, na pierwszym etapie rozwoju motywować i utrwalać to, że, że idziemy w dobrą stronę i że, że, że ten rozwój rzeczywiście jest ważny. Po spełnieniu jakichś wymagań, które też, też możemy tutaj potwierdzać, prowadzi nas dalej już do tutaj, gdzie, gdzie nie ma żadnego, żadnego sufitu. Sky is the limit. Jesteśmy w stanie się rozwijać praktycznie w nieskończoność w jakiejś dziedzinie. Chińczycy lubią mówić, że 10 tysięcy godzin wystarczy, żeby od, od zera stać się mistrzem w jakiejś dziedzinie. Tylko to 10 tysięcy godzin, to trzeba na to poświęcić, a wcale to nie jest takie proste. Co dają nam jeszcze mikropoświadczenia? Mikropoświadczenia dają nam możliwość tworzenia ścieżek uczenia się, które uczący może, które uczący może śledzić i dowolnie, w każdym, dowolnym momencie. Wybranym przez siebie, potwierdzać kolejne kroki albo podejmować um, uczenie się w kolejnym kroku. I teraz prawdopodobnie stanie się tak, bo, bo wszystko na to wskazuje, że, że za kilka lat każdy z nas będzie miał takie portfolio e, swoich umiejętności, e, dzięki którym będzie mógł uczyć się kolejnych umiejętności albo dzięki którym będzie mógł zaprezentować, gdzie, gdzie był rok temu, gdzie jest teraz i gdzie może dojść e, w przyszłości. Także ta zmiana, która, e, która do tej pory e, troszeczkę pokutowało to, że potwierdzając duże dyplomy, nie mogliśmy do, do końca odróżnić się na rynku pracy. Nie byliśmy w stanie pokazać tego, co potrafimy, kim jesteśmy, co umiemy, e, bo byliśmy bardzo podobni do siebie. Dwóch psychologów miały taki sam dyplom, a jeden mógł zajmować się psychometrem, a drugi być na przykład świetnym e, e, terapeutą. A, a dyplom będą mieli taki sam. Także dopiero te mniejsze umiejętności pokazują specyfikę tego, kim naprawdę jesteśmy. Wreszcie Mikropoświadczenia mogą być takimi kamieniami milowymi, ale żeby coś było kamieniem milowym, to musi mieć jakąś formę. Musi mieć w dzisiejszym świecie cyfrowy jednak format zapisu danych. No i tak się dzieje, że jeżeli określimy jakiś standard i większość tego standardu przestrzega, to wtedy jest bardzo dużo łatwiejszy obrót. Tymi informacjami w, w różnych ekosystemach i tak się też dzieje w przypadku mikropoświadczeń. Powstał standard Open Badges, który jest standardem m, powszechnym, stosowanym przez wiele e, uniwersytetów, przez wiele dużych globalnych organizacji. I dzięki temu standardowi jesteśmy w stanie pokazać, że, że ktoś potw ma potwierdzone umiejętności przez konkretną instytucję. Standard składa się z dwóch elementów, e, które są ze sobą niejako złączone w procesie tworzenia tej odznaki, przyznawania jej konkretnej osobie. Bo to są odznaki, one są wzorowane na mm, skautingu, e, który e, w 2013 roku Fundacja Mozilla, Fundacja m, Hashtag e, stworzyły jak gdyby, podwaliny do, do tego standardu e, i w takim pro, programie, który miał e, określić, w jaki sposób... E, w dzisiejszym cyfrowym świecie dokumentować y, osiągnięcia edukacyjno zawodowe y, osób, tak, żeby, żeby one były odpowiadały temu temu wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy. I właśnie w ten sposób powstała odpowiem bardziej, on się składa, takie mówię z dwóch elementów. Jednym elementem jest symbol graficzny te, tego, tej odznaki, widzą Państwo je na ekranie, a w drugim zupełnie jak gdyby zaszytym w tym w tym y, y, w pliku graficznym jest, są, są metadany. Metadany oczywiście są ważniejszą, ważniejszym elementem tego standardu, natomiast grafika też jest ważna, dlatego że te grafiki są bardzo atrakcyjne, najczęściej przekazują jakieś konkretne informacje. Zresztą ludzie od wieków kodują w jakiś sposób graficzny więcej informacji niż sama, sama grafika przekazuje. Więc, więc to jest taka forma, która bardzo odpowiada, jest bardzo intuicyjna. Ale co się kryje w tych metadanych zaszytych w tym pliku SVG albo, albo PNG? Jest tam oczywiście nazwa odznaki, która jest bardzo konkretna. Jest tam oczywiście mm, wydawca odznaki, który zawsze jest, to jest jedna instytucja. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, żeby mieć na uwadze jakość wydawania. Jeżeli ktoś wydaje tą odznakę jako... Pod swoją firmą, pod swoją nazwą, pod swoją, na swoje konto, to wtedy on o nią dba. I ten mechanizm bardzo dobrze działa, bo przez te kilka ostatnich lat nie było takiej sytuacji, żeby pojawiła się jakaś odznaka, która była wydana niesłusznie, albo no nie było takiej głośnej, głośnej afery. Kolejnym elementem jest, jest posiadacz tych odznaki. Posiadacz też zawsze jest jeden to jest zawsze konkretna osoba. Konkretna osoba, która spełnia. Kryteria, które ustalił wydawca tej odznaki, natomiast kryteria są obiektywne, a każda z osób może te kryteria spełnić w inny sposób, w innym czasie. Dla przykładu kryterium Dwa lata doświadczenia na przykład w zawodzie, albo ukończone trzy projekty, zarządzanie trzema projektami z jakiegoś tam z jak, zgodnie z jakąś metodyką. No, jedna osoba zrobi to w ciągu dwóch lat, a, a druga zrobi w ciągu dziesięciu. To nie ma znaczenia. Kryteria są obiektywne, a spełnienie tych kryteriów zawsze zależy od konkretnej osoby. Oczywiście odznaki charakteryzują się swoim e, szczególnym opisem, szczególną narracją, czyli dana odznaka potwierdza taką i taką umiejętność, albo posiadać dane odznaki, Mógłby pracować na takich stanowiskach i posiada taki, takie kompetencje. Mamy oczywiście datę wydania, która zawsze konkretna. Mamy tagi, jeżeli, jeżeli chcemy, możemy, możemy oznaczyć odznakę jakimiś konkretnymi tagami, żeby łatwiej wyszukiwało się w, w konkretnych wyszukiwarkach. Mamy wreszcie dowody na spełnienie kryteriów. To jest element nieobowiązkowy, ale bardzo wzmacniający to, że odznaka jest takim pewnym elementem w, w obrocie cyfrowym tych, tych, tych umiejętności, dlatego że sposób, w jaki jesteśmy w stanie potwierdzić to, że posiadamy jakieś umiejętności, to jest dowód, Cyfrowy, czyli to jest nagranie, kiedy my mówimy na przykład, jeżeli odznaka potwierdza nasze umiejętności językowe, mówimy w konkretnym języku. Jeżeli to jest portfolio, grafika, jesteśmy w stanie tutaj. Zaszyć w tej odznace link do jego portfolio, gdzie będziemy mogli obejrzeć jego pracę, i tak dalej. Tak jak GitHub w przypadku programistów, czy projekty ukończone w przypadku menadżerów. Data ważności ona też nie jest obowiązkowa, ale można te odznaki wydawać na dowolnie, dowolnie długi okres. Każda odznaka, co jest bardzo ważne, ma. Indywidualne URL, które jesteśmy w stanie zobaczyć, niezależnie od tego, czy jesteśmy zalogowani w jakiejś aplikacji. czy Jeżeli ktoś nam tą odznakę udostępni, to wtedy widzimy, e, widzimy konkretny widok publiczny tej odznaki. Siła standardu Open Badges polega właśnie na tym, o czym już sobie powiedzieliśmy, na tym, że jest to zaufanie do konkretnej instytucji poparte dowodami. E, to zaufanie jest bardzo ważne z tego względu, że instytucja najczęściej wydaje odznaki w, w tym, Czym się zajmuje na co dzień, w swoim everyday business, czyli jeżeli. Jakaś instytucja zajmuje się szkoleniem menadżerów, a nagle wydaje odznakę dla mechaników samochodowych, to będzie troszeczkę niespójne. Także tutaj jest ta pełna komunikacja z rynkiem, pełna transparentność. Zajmujemy się tym, wiemy, że, wiemy, że się, pokazujemy Wam, że się, że, że się na tym znamy, jesteście w stanie to sprawdzić, odbiorcy tej odznaki, że konkretna instytucja potrafi potwierdzać konkretne e, informacje zgodnie z konkretnymi kryteriami, a jeżeli to za mało. Jesteśmy w stanie dodać te cyfrowe dowody, które podbudowują, uprawdopodobniają, zwiększają jakość tej odznaki. Cały ekosystem skupia się głównie na. Trzech kategoriach podmiotów. Jest, jest najczęściej podmiot, który udostępnia konkretną aplikację do wydawania odznak. Jest oczywiście podmiot wydawcy, który odpowiada za to, żeby dana odznaka była wydana. Jest to instytucja uczelni wyższej, jest to, jest to przedsiębiorca, może to być również jakaś organizacja pozarządowa. I ona tworzy te klasy odznak i ona te odznaki y, wydaje na, na swoje konto za pomocą aplikacji, do której ma dostęp. No i w centrum, w sercu tego e, systemu jest oczywiście e, posiadacz, osoba indywidualna, która, osoba fizyczna, która może te odznaki gromadzić, może je przechowywać, może za pomocą ich tworzyć swoje grupy odznak, udostępniać je w, w mediach społecznościowych i dzięki temu chwalić się swoim znajomym, swoim, e, swoim kontaktom, e, że jakąś umiejętność posiada albo chwalić się tym, że w rekrutacji, że, że mogłaby wykonywać taką i taką pracę, czyli jest to uprawdopodobnienie tego, że, że posiada kompletne wymagane na tej rekrutacji kompetencje. I tak jak już mówiłem, jeszcze e, instytucja obsługująca ten, 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 ten system, w naszym przypadku jest to Instytut Badań Edukacyjnych. Czym jest ten system Odznaka plus, o którym dzisiaj będziemy sobie mówić i o którym wspominałem na samym początku? Jest to aplikacja umożliwiająca właśnie wydawanie, etapowe gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń w formie Open Badge. Oraz dla osób, których, którym na tym zależy, również cyfrowo zabezpieczonych certyfikatów PDF. System składa się z aplikacji webowej dla wydawców odznak oraz użytkowników indywidualnych, a także aplikacji mobilnej dla tylko i wyłącznie dla użytkowników indywidualnych. Jest to aplikacja na iOS i na system Android, także osoby, które będą chciały szybko wysłać swoje, swoją odznakę. Czy, czy widok publiczny, te odznaki, czy swoje portfolio, czy, czy swój zestaw umiejętności właśnie w tym standardzie, to będą mogły to robić również za pomocą swojego telefonu. Jakie funkcjonalności daje nam system, jakie możliwości tworzy nam system odznaka Plus? Oczywiście możemy za pomocą specjalnego kreatora tworzyć dedykowane odznaki, dedykowane klasy, odznak, które odzwierciedlają umiejętności. Które dany wydawca chce potwierdzać. Umiejętności, które możemy wydawać, potwierdzać za pomocą jednego kliknięcia, również hurtowo, dlatego że nasza aplikacja obsługuje sposób dodawania hurtowych za pomocą plików CSV albo, albo plików Excela. Jesteśmy w stanie wydawać takie oznaki nawet kilkaset czy tysiąc za pomocą jednego kliknięcia. Możemy tworzyć jako wydawcy m, ścieżki rozwoju kariery, żeby w łatwiejszy sposób nasi klienci mogli śledzić swoje, swój postęp i, i wiedzieć, w którą stronę mogą podążać zgodnie z konkretną ścieżką. Mo, możemy wreszcie, korzystając e, właśnie z tej e, platformy webowej i aplikacji mobilnej, podkreślać swoje umiejętności miękkie. Chodzi o to, żebyśmy w odpowiedni sposób przekazali kryteria. Jakie stanowią na, o, o tym, że, że daną umiejętność potwierdzamy. Możemy mm, mm, przetwarzać swoje już posiadane kompetencje i kwalifikacje do postaci cyfrowej, żeby w łatwiejszy sposób nimi mm, obracać. I wreszcie koronna funkcjonalność, bardzo przez nas rozwijana i, i na pewno będzie, będzie bardzo, bardzo przydatna, to, jest, to są cyfrowe portfolia. Uważamy, że każdy, każdy w Polsce powinien móc takie co swoje cyfrowe portfolio stworzyć i powinien stworzyć je w taki sposób, jak, jak, jak naprawdę mu się podoba, i mieć możliwość, żeby, żeby zaprezentować siebie na rynku pracy z konkretnymi umiejętnościami, z konkretnymi dowodami na te umiejętności. Także mamy nadzieję, że, że już wkrótce Państwo będą mogli odebrać swoje pierwsze odznaki i skorzystać z naszego systemu oznaka plus.